Cześć, dzisiaj witam z moim Lacjum. Pokażę Wam dzisiaj, jak wygląda moje przygotowywanie się na rozpoczęcie roku szkolnego. Pierwsza rzecz, oczywiście, którą zrobiłam dużo wcześniej, to to, że zaspałam na budzik. Dosłownie miałam budzik na 6. O 6:40 coś miałam powtórzony 1000 raz po prostu ten budzik. Nie wierzę, że to już jest początek roku szkolnego. To jest po prostu coś niebywałego. Jeszcze najlepiej, bo musimy mieć książkę do angielskiego na pierwszym angielskim, a ja nie mam książki. W ogóle chciałabym przeprosić, że film tydzień temu przyszedł tak późno w nocy. Nie wiem, około 16 było, powiedzmy, około jak wrzucałam film, albo tam 17, jak już mi dłużej zajęło. A tutaj o 22 chyba wrzuciłam, więc przepraszam. 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 Ja. Tak, także będę teraz mówić jak jakiś... Nie wiem co. Ale okej. To nie jest ważne. Co mogę jeszcze powiedzieć? Aha, zrobiłam teczkę. Pokażę wam. Zrobiłam teczkę. Tak ona wygląda. Na niej pisze: nie przejmuj się ludźmi, którzy sprawiają ci przykrość. Wszyscy i tak umrą. Tak pisze. I jeśli ktoś uważa, że to jest bardzo niemiłe, to przepraszam, ale to mi wysłał mój kolega, znaczy przyjaciel. I to jest cytat z Wiedźmina chyba, jeśli się nie mylę. Chyba, że to z jakiejś innej gry było, bo widziałam tylko jakby napis, ale mi się wydaje, że to był Wiedźmin, bo tak jakby... Tak, a z tyłu są kropki i róże. Coś dzwoni. Okej, muszę zejść chyba na dół. Ale tak to ogólnie wygląda i to są kropki i w ogóle. Więc no, starałam się zrobić ładne. Ja wam nie otworzę, są zamknięte drzwi, lol. Dzień dobry. Zosia właśnie wróciła ze swojego rozpoczęcia, a ja się dopiero zbieram. Ale to jest hit, że zaspałam. Dobrze. Najpierw śniadanie, ale nie wiem co. Może jajecznicę, bo jest jest patelnia po jajecznicy. Kto w ogóle robi jajecznicę za czymś tam? Mama. Robisz mi tą jajecznicę, czy ja mam robić? Gdy już nakładałaś masło, to ja mówię, że okej. No bo... Pick flowers, not fights. A chyba to nie tak. Chyba to nie do ciebie, Antoninko. No właśnie. Nie, to chyba nie tak chodzi, ale... Tak bardzo nie wiem, co robię. To jest zabawne, że jakby ja już robię sobie ile makijaż? Długo sobie już robię makijaż, w sensie długo, no. W sensie na tyle, że powinnam mniej więcej ogarniać, co jak się robi i w ogóle, a ja nadal jestem like. Ostatnio odkryłam, że mam piegi nie tylko tutaj, tylko tu też mam tak troszkę na czole. I tak, i moja mama ma piegi ogólnie. I ona mówi, że
tu tak mnie zazdrość tych piegów, bo ci wyskoczą na starość i nie będziesz taka szczęśliwa. A ja jestem super szczęśliwa, że mam piegi. Powiedzcie mi, czy ktoś z was gra w Mystic Messenger? Bo ja tym po prostu znowu żyję. Kiedyś moja koleżanka w podstawówce nam, ogólnie dziewczynom na WF-ie chyba, pokazała tą aplikację i ja pamiętam, że ja w nią grałam i przestałam. I ostatnio ją znowu znalazłam i znowu ją w nią gram i ja tym żyję po prostu. To jest takie wkurzające dla ludzi, którzy ze mną są. Bo po prostu ja tym ciągle, o tym ciągle gadam, ciągle tym żyję i nie wiadomo, co robię jeszcze. Więc tak, jeszcze robię w Simsach. Jest mój kolczyk! Ja go szukałam. Teraz go tak dam strasznie na koniuszek nosa. Ale zazwyczaj jak go zakładam, to go zakładam tak dość głęboko, a on potem jeszcze mi się przesuwa do środka, bo tak się po prostu dzieje, bo ciągle ruszam nosem, mam bardzo ruchomy nos. Jak mówię, jak oddycham, jak wszystko, to mój nos po prostu robi co chce. To jest ogólnie moja sukienka, wiem, że uciąłam głowę, ale no, to jest moja sukienka, w ogóle tak wygląda, no, ma tu z boku guziki. I tak, i no bo chyba nie widać tak bardzo mojego brzucha, w sensie wiadomo, że od boku, tak? No i widać, no bo to jakby, to jest brzuch, no, ale... Ale nie jest źle, nie, mogło być się gorzej. Co nie? Okej, więc teraz jestem gotowa, żeby pójść na rozpoczęcie roku, także... Sobie... Lol. Włączamy sobie gogle. To jest komputer Tosi, jak coś. Także dobra, teraz czekam, aż... będzie rozpoczęcie. Stwierdziłam, że pokażę wam, jak przygotowuję się na pierwszy dzień szkoły. Ogólnie to wezmę sobie, spinguję twarz teraz, żeby być pewną, że jest wszystko czyściutkie. Także, dobra. Moje włosy jeszcze muszą trochę podeschnąć, a potem je zrobię w warkocze, żeby było piękne. Czekajcie, jeszcze raz, bo żaden włos nie może mi wejść, bo ogólnie nie wzięłam sobie maseczki w płachcie, tylko zwykłą peel-off. Co mnie bardzo stresuje, bo... bo nie do końca umiem się nimi posługiwać. Chyba pójdę zmyć może ręce. Ale tu jest... Tu jeszcze widzę trochę tego. Dobra, idę zmyć te palce. Ogólnie to bym sobie zrobiła te dwa warkocze, ale się boję, że mi wpadną włosy do... na maseczkę, więc spróbuję to zrobić jakby... Albo oh no, co to się stanęło? Nie wychodzi mi tak, jak dzisiaj mi wyszło wcześniej. Czy jakby w nocy z wczoraj na dzisiaj. Jak to mówią, nic dwa razy się nie zdarzy, co nie. Więc w sumie nie dziwota. Okej, to ja sobie tu porozmawiam z koleżankami. Poczekam, aż to zaschnie. Zapomniałam sobie, o której godzinie zrobiłam. 40 i coś tam jest, więc jak będzie równa 22, to ściągnę. Tak, bo jest dopiero 21, ale... Ła, że nie gas nosem. Okej, ogólnie moja maseczka zastygła, tylko tu w jednym miejscu, nie wiem, może tu dałam po prostu za grubą warstwę. Ale ogólnie to wszystko jest już zastygnięte i jest godzina 22:09 i przydałoby się pójść spać, więc no. Robimy trochę głupich min. Pomarszczymy trochę, żeby móc to potem jakoś ściągnąć.
Nie umieraj, telefonie. Idę to zmyć do końca i widzimy się jutro rano. Chyba. Już wiem, dlaczego zawsze wybieram maseczki w płachcie. Tego dziadostwa się nie da zmyć po prostu. Ogólnie jest 5:54 i ja się właśnie ubrałam. Jestem w spódnicy, jest dzisiaj zimno, ale muszę być w spódnicy, bo obiecałam, że będę w spódnicy. Więc tak, jeszcze wszyscy śpią, a ja nie, więc jakby fajnie. Szybki, prosty make-up, czyli tusz, brwi, usta i schodzę na dół. Ostatnio po prostu, jak na mrozie, mi spiekło poliki. Nie wiem w ogóle skąd to się wzięło, dlaczego i tak dalej. Tak, także teraz widzicie mój typowy makijaż, kiedy mi się nie chce siedzieć. Albo po prostu... Znaczy średnio widzicie, bo nie umiem ustawić telefonu. Ale no ogólnie to jest tak, przeczesuję sobie brwi. Tuż to rzęs i błyszczyk. No a ten kremik to po prostu dlatego, że mam całą suchą twarz od jakiegoś czasu. Jeśli chodzi o to, czy widzę rezultaty po maseczce, to tak, w sumie tak, bo tu miałam takie chrupowate wszystko i w ogóle było takie niefajne. A teraz jest guziutko. I teraz błyszczyk. Chociaż i tak go zjem, bo w sumie idę teraz na śniadanie, więc tylko trochę, żeby nabliżyć usta. I tak, i muszę pamiętać o tym, żeby wziąć kluczyk i wziąć portfel z plecaka, z którym byłam ostatnio na tańcach, bo po prostu hit. Zapomniałam to spakować wczoraj, zapomniałam w ogóle o kluczyku i wątpię, że był mi potrzebny dzisiaj, ale lepiej mieć, co nie? Jeśli ktoś wie, co to jest za robak taki, on chyba nie wiem, czy latał, ale wyglądał jak taka trochę pszczoła, tylko że taka cieniutka, no coś, nie wiem, takiej osy czy coś w tym stylu, coś takiego, co nie, tylko taka dość malutka, tak zaczęła tak kuprem tak walić, tak kręcić i miała taką spuszczoną głowę. Dziwny robak, serio, pierwszy raz widziałam coś takiego.